8 minusów inwestowania w kryptowaluty według strategii DCA. Cześć, z tej strony Piotr. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku z naszej króciutkiej serii na temat tego, w jaki sposób można podejść do inwestowania w kryptowaluty. Mianowicie na początek bierzemy pod lupę strategię DCA, czyli Dollar Cost Averaging, i w ostatnim materiale rozmawialiśmy o 9 benefitach tej strategii. Dzisiaj jednak chciałbym spojrzeć na drugą stronę medalu, ponieważ zawsze, jeżeli coś zaczynamy robić, to nie jest tylko tak, że mamy same benefity, tutaj także mamy minusy. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszego odcinka, możesz go obejrzeć później po tym materiale, ponieważ nie ma znaczenia tak naprawdę, który materiał będzie najpierw. Ważne jednak, żeby zawsze ważyć te dwie strony dla siebie i na tej podstawie, na podstawie plusów i minusów, podejmować dla siebie jak najlepsze decyzje. Pamiętajcie także, że na rynku kryptowalut jest coraz więcej oszustów, którzy podszywają się pod różnych twórców, także pode mnie. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że obserwujecie moje oficjalne konta, tutaj poniżej w opisie pod każdym wideo znajdziecie linki do mojego oficjalnego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie tutaj także informacje na temat wszystkich rzeczy, które ja bym zrobił krok po kroku, gdybym faktycznie zaczynał od zera, więc jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że warto tutaj zajrzeć oraz znajdziecie tutaj linki do giełd, z których ja osobiście korzystam. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, pomyśl o subskrypcji, pomyśl także o dzwoneczku, jeżeli chciałbyś, aby YouTube informował Ciebie, kiedy na tym kanale nowy materiał się pojawi. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co usłyszysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku krypto, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Pierwszym minusem zdecydowanie będzie to, że jest to strategia tylko i wyłącznie long term. Jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób strategia DCA działała w przeszłości, działała ona tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś podchodził do inwestycji na kilka lub nawet kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Czym dłużej, tym lepiej. Więc jeżeli jesteś osobą, która liczy na szybkie zyski, korzystając właśnie z tej strategii, najprawdopodobniej nie będzie to optymalny wybór dla Ciebie. Patrząc chociażby na sam rynek kryptowalut, gdzie mamy potencjalnie wciąż trwające czteroletnie cykle, które się być może wydłużają, być może nie, czas oczywiście pokaże, oznacza to, że jeżeli inwestujemy regularnie i chciałbyś podejść do tego krótkoterminowo, mogłoby się wydarzyć, że jednak nie wybierzesz optymalnego czasu. Chociażby mój eksperyment, który prowadziliśmy na tym kanale, pokazał nam, że nawet w przeciągu pierwszych 3 lat prowadzenia tego właśnie eksperymentu, mieliśmy wyniki niezbyt bardzo zadowalające. Dopiero jednak w 4 roku pojawiły się bardzo, ale to bardzo ciekawe wyniki. Tutaj teraz znajdziesz podsumowanie tego, w jaki sposób ten eksperyment się zakończył. Oczywiście to nie jest do końca tak, że w ciągu roku czy dwóch ta strategia może nie zadziałać. Jeżeli faktycznie zaczynasz w beście i faktycznie w ciągu kolejnego roku, dwóch, trzech pojawia się fajna hossa, faktycznie tutaj też można mieć bardzo dobre wyniki. Jednak patrząc historycznie chociażby na samego Bitcoina, nieważne w jakim momencie byś inwestował, jeżeli ktokolwiek inwestował w BTC i wytrzymał przynajmniej 3 lata, koniec końców był na proficie. Pytanie, czy będzie to się dalej powtarzało? Moim zdaniem tak, z tym, że ten okres będzie się po prostu wydłużać. Więc jeżeli mówimy o minusach, zdecydowanie jest to tylko i wyłącznie strategia długoterminowa. Drugim minusem jest to, że jest to strategia nie do końca optymalna, co oznacza, że nie wykręcisz maksymalnych możliwych procent. Oczywiście zawsze wszystko musimy stawiać na szali, ponieważ są pewne plusy, o których rozmawialiśmy w ostatnim materiale, które mogą oczywiście ten argument unieważnić. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób podchodzimy właśnie do tej konkretnej strategii, czyli kupujemy regularnie w równych odstępach czasu zarówno kwoty, może się wydarzyć, że przez jakiś czas, dłuższy czas będziemy inwestować w hossie, na samych górkach, co oczywiście oznacza, że średnia zakupu naszych kryptowalut będzie się tutaj zwiększać. Natomiast zawsze jest coś za coś. Ja osobiście uważam, w jaki sposób z tego minusa możemy zrobić plus, a no to, jeżeli inwestujesz już pół roku, rok, dwa, możesz wyciągać pewne mikrownioski na podstawie swoich własnych inwestycji i w ten sposób swoją strategię nieco bardziej podkręcać, optymalizować, że chociażby to jest tylko i wyłącznie przykład, jeżeli cena Bitcoina wzrasta dwukrotnie od poprzedniego ATH, w tym momencie przestajesz inwestować i zbierasz ten kapitał do momentu, kiedy cena wróci powiedzmy o 50% lub coś podobnego. To naprawdę można modyfikować pod siebie i pod własne wnioski, w zależności od tego oczywiście, jak ten rynek dalej będzie się rozwijać. Trzecim minusem jest to, że jest to strategia, która nie będzie Ciebie pchała do rozwoju. I o tyle, o ile w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, że może Cię zmotywować do tego, aby nieco bardziej wejść jednak w rynek kryptowalut i edukować się tutaj nieco bardziej, to jednak prawda jest taka, że jest to strategia, która idzie po najniższej linii oporu. Co oznacza, że faktycznie, jeżeli decydujesz się na zakup jakiejś kryptowaluty, powiedzmy, że jest to Bitcoin, ustalasz sobie całkowity czas
czas inwestycji, ustalasz sobie oczywiście przedziały czasowe oraz kwotę i właściwie w tym momencie możesz o rynku kryptowalut zapomnieć. Nastawiasz sobie po prostu budzik, żeby po prostu raz chociażby w tygodniu do komputera usiąść, czy raz w miesiącu, w zależności od tego, jak do tej strategii podejdziesz po prostu i już. Ja jednak obserwując chociażby siebie i swoje nastawienie do rynku kryptowalut, kiedy pierwszy raz korzystałem ze strategii DCA, mnie osobiście to zaczęło koniec końców motywować do dalszego działania. Tutaj jednak skupiając się na minusie, chciałem koniecznie o tym powiedzieć, bo prawda jest taka, że tutaj wymogu edukacji absolutnie żadnej nie ma. Kolejnym czwartym minusem jest to, że faktycznie musisz być tutaj na tym rynku regularnie, chociażby logować się na giełdę. I tutaj raczej jest to minus dla osób, które są bardzo mocno zajęte, ponieważ niektórzy robią tak, że na przykład inwestują w roku 2020 i mówią sobie od razu, wkładają jakąś kwotę X i nie chcą zaglądać, ponieważ nie mają czasu na to, żeby logować się nawet raz w tygodniu na giełdę. Więc jeżeli mówimy o minusach, zdecydowanie to także minusem jest, moim zdaniem niezbyt wielkim, ale dalej minusem, ponieważ musisz się zalogować, musisz być aktywny, musisz pamiętać tak naprawdę o tym, aby twoje inwestycje były wykonywane, ponieważ jeżeli nie będziesz tego robić, ryzyko i także wahania na twoim portfolio będą się zdecydowanie zwiększać. A ta strategia zakłada, że robiąc to regularnie, powinno być to jak najniższe. Kolejnym piątym minusem jest to, właściwie poniekąd już o tym porozmawialiśmy, mianowicie będziesz kupować na górkach. Jeżeli kupujesz co tydzień regularnie, przyjdzie hossa, przyjdzie nowe ATH i tak naprawdę będziesz na tych górkach kupować. Jak już wspomniałem wcześniej, podchodząc do inwestycji długoterminowo, oczywiście koniec końców będzie się liczyła finałowa średnia, to jednak sam taki mentalny fakt, że kupujesz regularnie na górkach, nie będzie niestety przyjemny. Oczywiście będzie tutaj satysfakcja, ponieważ w tym momencie tak czy siak twoje portfolio będzie wysokie, to jednak patrząc długoterminowo, załóżmy w drugim lub trzecim roku przychodzi hossa, w tym momencie zaczynasz kupować przez 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, w zależności od tego, jak długo hossa trwa, później w kolejnym roku okaże się, że to bardzo mocno podniesie średnią cenę zakupu twoich aktywów i tym samym możesz doświadczyć w czasie bessy, niestety, ale nieco większych zjazdów na twoim portfolio. To jednak możemy także zniwelować. Ja osobiście stworzyłem nowy eksperyment, który także właśnie wprowadza nieco więcej takich elementów elastyczności właśnie w strategii DCA. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, o co dokładnie chodzi, zachęcam Ciebie, abyś obejrzał sobie później ten właśnie materiał. Kolejnym szóstym minusem jest to, że w przypadku strategii DCA zazwyczaj inwestujemy małe kwoty, a to oznacza, jeżeli trzymamy środki na giełdzie, ponieważ po prostu nie opłaca się wypłacać małych ilości kryptowalut, nasze ryzyko potencjalnej utraty środków jest tutaj nieco wyższe. Dlatego jest to bardzo istotne, kiedy podchodzimy do strategii DCA, aby używać tylko i wyłącznie sprawdzonych giełd. Oczywiście każdego z nas portfel będzie inny. Być może są osoby, które mają strategię DCA i wrzucają dość duże kwoty jednorazowo i opłaca się im wciąż wypłacać regularnie od razu chociażby na Ledgera, czyli na portfel zewnętrzny, portfel fizyczny. Natomiast zdaję sobie sprawę, że większość osób będzie jednak kumulować przez 2, 3, 4 tygodnie lub być może przez 2, 3, 4 miesiące w zależności od kwoty i dopiero wtedy wypłacać będą swoje środki. Więc tutaj, jeżeli rozmawiamy o minusach, to zdecydowanie minusem tej strategii jest. Minusem numer 7 jest to, że w przypadku małych kwot, które kupujemy, jeżeli faktycznie już się zdecydujemy wypłacić te środki z giełdy, o tym porozmawialiśmy już także w poprzednim punkcie, będą to wysokie koszty transakcyjne. Ponieważ jeżeli powiedzmy kupisz sobie 0,0005 bitcoina, czyli 50 tysięcy satoshi, może się okazać, że wypłata na giełdzie właśnie tego BTC będzie kosztować 35 tysięcy satoshi. I tego oczywiście większość osób nie zrobi. Więc opłaty przy małych kwotach są po prostu wysokie. Dlatego też musimy kumulować, aż się zbierze nieco więcej. U mnie wcześniej było to do momentu, kiedy koszt transferu spadał poniżej 1% wartości właśnie danego aktywa. Więc w przypadku Bitcoina musiałem tego Bitcoina przechowywać na giełdzie nieco dłużej. W przypadku innych kryptowalut czasami mamy opłaty, wypłaty bardzo niskie i tym samym możemy na to sobie pozwolić od razu. Jest jednak jeszcze tutaj druga strona medalu, ponieważ musimy tutaj także wspomnieć o kosztach zakupu niektórych kryptowalut. I o tyle, o ile tak zwane maker i taker fee, czyli opłaty za zrobienie transakcji na giełdzie kryptowalut, są zazwyczaj stałe, określone w procentach. Zazwyczaj jest to około 0,1% na zakup lub sprzedaż kryptowalut. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, gdzie Ty swoje kryptowaluty kupujesz. I być może korzystasz z jakiejś giełdy, która będzie wymagała, abyś zapłacił powiedzmy 3% za to, że w ogóle wpłacasz swoje środki na tę giełdę. Być może swoje kryptowaluty kupujesz kartą i to jest znowu także będziesz ponosić odpowiednie opłaty. Więc to wszystko także musimy wziąć dla siebie pod uwagę. Kiedy ja zaczynałem, dla mnie najkorzystniejszym wyborem była giełda Zonda, wcześniej BitBay, ponieważ tam mogę wpłacić swoje złotówki, zrobić przelew bez żadnych kosztów transakcyjnych. Na moim portfelu zostało
dostaje nieco więcej, a te nieco więcej długoterminowo po prostu może zrobić gigantyczną różnicę. Ósmym minusem jest to, że jest to strategia, która ogranicza naszą elastyczność, ponieważ być może w czasie trwania naszego, nie wiem, eksperymentu, to raczej nie będzie już eksperymentem, tylko konkretną strategią, kiedy będziesz realizować swoją własną strategię DCA, pojawi się chęć zakupu nowego aktywa. I tym samym, jeżeli zrezygnujesz z zakupu jednego aktywa na korzyść drugiego, sprawi to, że automatycznie zwiększa się na tym portfolio ryzyko. I tym samym strategia DCA staje się nieco mniej optymalna. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie mamy jakieś konkretne pobudki co do tego, że projekt, w który inwestujemy nawet 2-3 lata, ma jakieś negatywne informacje od środka, tak chociażby jak ostatnimi czasy Celsius, ponieważ nie znamy tak naprawdę przyszłości tego, co wydarzy się teraz z tym projektem. Natomiast prawda jest taka, że zaufanie do tego projektu spadło bardzo, ale to bardzo mocno. Jeżeli ja bym tutaj na przykład inwestował długoterminowo w ten projekt, dopiero w tym momencie podjąłbym taką racjonalną decyzję co do tego, aby faktycznie z tego projektu wyjść i dopiero wtedy przerzucić ten kapitał na inny projekt. Innym sposobem na to, aby tutaj niezbyt bardzo ryzykować, jest to, jeżeli prowadzisz swoje zakupy DCA regularnie i znajdziesz nowy projekt, raczej przeznaczyłbym dodatkową ekstra kwotę właśnie na ten nowy projekt i dla tego projektu ustaliłbym zupełnie oddzielne DCA, czyli zaczynam tutaj znowu konkretny okres czasu, jak długo zamierzam inwestować, przedziały czasowe oraz kwota. W momencie, kiedy zaczynamy żonglować naszymi projektami na naszym portfolio, czy to w strategii DCA, czy nawet w naszym normalnym portfolio, gdzie być może kupujecie tylko na BES-ie, być może tego już doświadczyliście, że są momenty, kiedy sprzedajesz swoje kryptowaluty, ponieważ w tym momencie nie rosną, pomimo tego, że trzymasz je 3 lata, wymieniasz na coś, na co aktualnie jest teraz hype i w tym momencie twój projekt wcześniejszy odpala, a ten, w który wszedłeś, zaczyna spadać. Takie coś ja osobiście doświadczyłem na własnej skórze i także jestem przekonany, że wielu z was doświadczyło dokładnie tego samego. Natomiast wracając do minusów w kontekście tej konkretnej strategii, jest to strategia bardzo mało elastyczna. Minusem to zdecydowanie jest, jeżeli tego się nie będziemy trzymać. Ryzyko, że nasze portfolio się zwali jak ta brzoza, tutaj po prostu jest bardzo, ale to bardzo wysokie. Mam nadzieję, że zestawiając ze sobą benefity, ale także minusy tej strategii, będziecie mogli podjąć decyzję, czy ta strategia jest po prostu dla was. Ja osobiście uważam, że jest to strategia idealna na start. Następnie, jeżeli się edukujemy, możemy tę strategię dla siebie optymalizować. Dajcie znać, czy czegoś przypadkiem tutaj nie pominąłem, czy widzicie tutaj jakieś dodatkowe plusy lub minusy tej strategii, o których nie rozmawialiśmy. Natomiast, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę na rynku kryptowalut, zachęcam ciebie, abyś rozpoczął od tych materiałów. Znajdziesz tutaj serię darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogą tobie wystartować na tym rynku przede wszystkim z głową. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki wielkie za twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!